Wszystko jedno, oni mi byli tam tutaj, tutaj z początku, jak my przyjechali, pojechał człowiek, bo jechał do swojej siostry, tam do Bogdańca. Pojechał do swojej siostry. Pani pojechał na, chciał z siostrą się widzieć. Pani przyszli, zamordowali jego chałupę. To z Bogdańca ktoś. Taka banda była. Ja nie chcę ich widzieć nawet, tych banderowców. No. To były ludzie, to były ludzie, to były ludzie. Pani, że oni teraz to zrobili, to Ukrainę, ten, ten Stalin zrobił. To jest w ogóle, żeby jego w ogóle tych Ukraińców nie było na świecie. To jest mordercy naród. Pan tym, no ja nie wiem, czy pan znasz tę stronę. Hutra Pieniacka, wymordowali, nic im ludzi nie robili, Polacy. Ich wymordowali, tylko wszystkich wybili, tylko mogiła jest. Gdzie ta wioska była? Panie, i oni tam, ja nie chcę ich nawet widzieć, tych Ukraińców. Tato, my nie mówimy, żeby widzieć Ukraińców, ale tak pojechać na swoje gospodarstwo, na cmentarz, do mamy pojechać. To wszystko jedno, oni by zobaczyli mnie. A oni mnie, jakby ja pojechał, to oni mnie tam by zobaczyli, poznali by mnie. Nie chcę ich widzieć, tych Ukraińców. No, już ma trudno się mówić. Gdyby ja rządził, panie, to zniszczyłbym ich. Ta Ukraina, tato, no i to odwet za odwet, tak. Teraz, teraz panie, może pan znasz ten podkamień. Tak. Co oni tam wymordowali tych zakonników? Za co? Na co? I ukradli jeszcze z tych zakonników, oni mieli kilka, pisze tak w gazetach, kilka milionów tych dolarów ukradli. To oni dobre ludzie? Mm-hmm.